Witajcie kochani w drugim odcinku drugiego wiosennego sezonu mody ekokreatywnej. Thank heaven. Mr. Scott, there was no deity involved. It was my cross-circuiting to be that recovered them. Dzisiaj zaprezentuję top 10, czyli 10 najlepszych stylizacji, 10 najlepszych i najmodniejszych pomysłów na ten sezon. Ale aby być na bieżąco z moimi treściami, subskrybuj mój kanał i wciśnij przycisk powiadomień. Wszystkie dzisiejsze pomysły, wszystkie dzisiejsze stylizacje będą oczywiście z drugiej ręki, inaczej mówiąc lumpeksu. Pamiętajmy, że nadal trwa wyzwanie. Nie kupuję żadnych nowych ciuchów w roku 2020. Ja do tej pory dotrzymałam tego zobowiązania, nic nowego jeszcze nie kupiłam i nie planuję, gdyż do tej pory moje zakupy były naprawdę świetne. Oczywiście mam na myśli tutaj zakupy w second handach. W poprzednim vlogu zaprezentowałam najmodniejsze wzory i kolory sezonu wiosna 2020. W tym odcinku skupimy się na fasonach, krojach, modnych spodni, spódnic, sukienek na nowy sezon. Także od razu lecimy z grubej rury. Na początek stylizację ze spodniami. Zaczniemy od dalej obowiązującego trendu na lata 70. Proszę Państwa, nadal modne kwiaty, spodnie dzwony, co oczywiście nie wyklucza innych krojów spodni, jednak ten trend utrzymuje się nadal na wiosnę i tutaj zaprezentuję pierwszy pomysł, oczywiście całkowicie z second handu. Ania, fotografka większości dzisiejszej sesji, jest ubrana tutaj w niebieskie, jasno-niebieskie spodnie dzwony. Do tego ma ubraną niebieską bluzeczkę w kropki, trend kropkowy, pokazany w ostatnim vlogu nadal obowiązuje, i sweterek z falbanką, wszystko w kolorze niebieskim. Nieprzypadkowo kolor niebieski i jasno-niebieski i prawdziwy niebieski, czyli taki ciemny, intensywny odcień niebieskiego, jest hitem sezonu. Następny zestaw, w który ubrany jest Ania, to te same spodnie, dzwony, do kolorowej tuniki stylizowanej właśnie na lata 70. Do tego Ania ma na sobie saszetkę, inaczej mówiąc nerkę, oraz kapelusz w stylu bardzo kowbojskim. Jest to australijski, oryginalny kapelusz. Ten strój kojarzy się z wakacjami. Ja tutaj proponuję ten strój na majowy weekend, jeżeli pogoda będzie sprzyjała i planujemy jakiś fajny wyjazd. Jest to świetny strój na wycieczkę, spacer, zwiedzanie lub po prostu rodzinną majówkę z grillem. Styl na lata 70. będzie świetny na właśnie taką wczesną, ale i późniejszą wiosnę. Do tego stylu będzie pasował też samodziałowy trend. Bardzo modne są dodatki i elementy stroju w stylu takiego szydełkowego samodziału. Zobaczcie Państwo, tutaj na zdjęciu mamy taką samodziałową kamizelkę, która znajduje się już w szafie Ani dosyć długi czas, jest więc można powiedzieć dosyć wiekowa, ale bardzo w tym sezonie modna. Polecam takie dodatki, na pewno będzie można je zakupić i w second handach, i jeżeli nie ma innego wyjścia, też nowe w sklepie. Spodni ciąg dalszy. Następna propozycja to spodnie w stylu angielskim. Bardzo modne są pumpy, spodnie zakończone gumką, jakimś ściągaczem, które powodują właśnie taki kształt pompowaty spodni. Tutaj stylizacja w stylu jeździeckim troszeczkę. Do tych spodni angielskich mamy wysokie kozaki za kolano oraz żakiet firmy Max Mara zakupiony w second handzie za jedyne 9 zł. Jest w bardzo modnym wzorze lamparcim. Żakiet jest podkreślony w talii paskiem ze wzorem skóry wężowej. Kolejny modny wzór. Do tej stylizacji mamy wybraną też torbę pod kolor. I teraz hit numer 3, czyli spodnie krótkie. Shorty są najmodniejszym krojem spodni w tym sezonie. Oczywiście bliżej lata będę prezentować więcej shortów w różnym stylu, w stylu safari, w stylu eleganckim. Dzisiaj shorty takie bardziej jeszcze na przedwiośnie, wczesną wiosnę, shorty sztruksowe, również w stylu lat 70. Tutaj zobaczycie Państwo te shorty w dwóch różnych stylizacjach. Pierwsza stylizacja z bluzką, którą mam na sobie na lata 70. Zestawiony jest kolor właśnie taki bardzo modny pomarańcz, troszeczkę może kolor cynamonowy z zielenią. Bardzo ciekawe zestawienie według mnie. Na zdjęciu mamy do tego takie buciki w kolorze zielonym z dodatkami kolorowymi oraz żakiet aksamitny w kolorze zielonym, już prezentowany w poprzednim vlogu, ale moim zdaniem świetnie uzupełnia tą stylizację. Sprawia, że stylizacja może być użyta nawet do pracy, w taką bardziej oficjalną okazję. Do tego dobrana jest torebka Louis Vuitton, mała torebeczka zakupiona w second handzie. Drugi zestaw również jest inspirowany latami 70. Do tych samych spodenek dobrałam bluzkę z wiązaniem. Jest to jedwabna bluzka w pięknym morelowym kolorze z szerokimi rękawami, z bardzo ozdobnymi guzikami i kamizelkę w kolorze popielatym. Kamizelka ładnie podkreśla figurę, a trzeba wiedzieć, że kamizelki to jest dodatkowo kolejny hit tego sezonu. Kamizelki, marynarki, szczególnie w takim troszkę męskim stylu. Tutaj męski styl podkreśla bardziej materiał niż krój. Jak Państwo zauważycie, zobaczymy w tym odcinku dosyć sporo właśnie marynarek. Teraz kolej na spódnice. Otóż w tym sezonie spódnice są bardzo różne, modne. Zaczniemy od trendu jeansowego. Jeans jest oczywiście modny, w tym sezonie najbardziej taki jasny, troszkę rozbielony jeans. Najmodniejszym krojem spódnicy jeansowej na ten sezon będzie spódnica wąska, o raczej obcisłym kroju i w długości midi. Na wybiegach królowały takie spódnice obcisłe do kolan albo nawet za kolano z rozcięciem. Ja tutaj proponuję Państwu wygodniejszy krój. Mamy spódnicę o wąskim kroju, ale jest ona też spódnicą kopertową, bardzo cienkiego jeansu. Będzie bardzo wygodna, nie będzie nam krępowała ruchów, tak jak obcisłe spódnice o większej długości. Kontynuując trend niebieski, również tutaj zestawione z granatem i z niebieskim. Zobaczcie Państwo, spódnica jest tutaj z body, z piękną, kolorową chustką w błękitnym odcieniu oraz z dużą, błękitną torbą. Jak ostatnio mówiłam we vlogu, duże torby są na topie. Do takiej długości spódnicy proponuję buty na nieco wyższym obcasie. Całkiem płaskie będą sprawiały, że nasze nogi będą się wydawały krótsze przy tej długości. W związku z tym lepiej by było tutaj wybrać obcas, nawet niski, ale jednak żeby ta noga została wydłużona. Pora na hit numer 5. W tym sezonie bardzo modne spódnice rozkloszowane, szczególnie spódnice krótkie, troszkę o kroju krynoliny, jak w kolekcjach Chanel. Pierwsza propozycja, spódnica we wzorki, wszelkie wzorki, takie właśnie troszkę esy, floresy, wzorek turecki, kwiatowe będą na topie. Spódniczka jest krótka, w bardzo kolorowe wzory, w bardzo ładnych kolorach, bardzo odstająca, można powiedzieć, na biodrach, wąska w pasie, więc najmodniejszy krój. Na zdjęciu widzicie Państwo tą spódniczkę z jedwabnym topem oraz takim mikrobolerkiem, które jest też w bardzo modnym kolorze. Obydwie te rzeczy są w kolorze takim troszkę zgaszonym miętowym. Do tego buty na obcasie pod kolor, turkusowe kwiaty, bardzo ciekawy wzorek, będą pasowały do całego stroju. Trend szósty, właściwie można by nazwać go troszkę 5B. Troszkę inna wersja rozkloszowanej spódnicy, jest to spódnica midi i tutaj sama zmodyfikowałam tą piękną spódnicę bawełnianą w takie egzotyczne wzory. Spódnica została zmarszczona, co przypomina właśnie troszkę krynolinę i do tej spódnicy mam tutaj dwie stylizacje. Pierwszy zestaw to spódnica ta w takiej wersji dziennej. W wersji dziennej właśnie też z tą samą, co wcześniej, jedwabną bluzką oraz bolerkiem, butami na obcasie. Druga wersja jest bardziej wieczorowa, można coś takiego włożyć do teatru, na jakiś koktajl lub do opery. Proponuję tutaj tą spódnicę, właśnie rozkloszowaną, zmarszczoną, marszczenia są bardzo modne, do koszulki z cekinami oraz bardzo eleganckiego bolerka kaszmirowego z perłami, oczywiście zakupionego w second handzie, eleganckiej torebki oraz w kolejnym zdjęciu zobaczycie Państwo to samo z dodatkiem takiej futrzanej etolki, która będzie ocieplać w razie przeciągu lub zimniejszej pogody na wiosnę. Teraz trend siódmy, numer 7, to skóra. Bardzo, bardzo dużo ubrań w tym sezonie oraz dodatków jest skórzanych. Więc tutaj pokażę Państwu niedawno zakupioną, śliczną plisowaną spódnicę skórzaną w kolorze ciemnobrązowym. Brązy, a szczególnie czekoladowy brąz są hitem sezonu. Spódnica jest bardzo ciekawa, z taką kieszonką, troszkę inspirowana właśnie latami 70. Natomiast ja tutaj dostrzegam taki wpływ safari. Do tej spódnicy oczywiście modny wzorek lamparci, czyli panterka oraz piękna torba firmy Balenciaga kupiona w second handzie. Torba ma śliczne, duże lusterko przyczepione, jest wspaniałej jakości, naprawdę takie torby, dobry film, warto zakupić nawet za troszkę większe pieniądze, więcej niż 15 zł. Do tego zestawu pozwoliłam sobie włożyć takie botki na obcasie, one są eleganckie, więc nie jest to taki do końca styl safari, bardziej taka miejska dżungla, ja bym to nazwała. Ostatnie trzy stylizacje będą bardziej eleganckie, będą to sukienki. Najbardziej modne sukienki w sezonie właśnie wiosna 2020. Pierwsza sukienka, którą pokażę, to sukienka na specjalną okazję. Wydaje mi się, że jest to sukienka, która pasowałaby do takiej okazji jak wesele, przyjęcie. Sukienka w modnym bardzo kolorze neonowym, żółtym. Neonowe kolory są bardzo modne w tym sezonie. Tutaj mamy bardzo ciekawą sukienkę firmy Simple. Udało mi się ją zakupić za jedyne 22 zł. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że firma Simple jest bardzo ekskluzywną firmą, sukienki są niesamowicie drogie. Zobaczcie tutaj Państwo, widać tą sukienkę z tyłu. Jest zintegrowana jakby z taką pelerynką narzutką. Wygląda to intrygująco. Z drugiej strony sukienka jest prosta, wygląda jakby była to bluzka i spódnica osobno. Do niej dobrałam moją ulubioną torebkę Matthew Williamson dla Hannes and Moritz oraz wysokie opalizujące szpilki firmy Voyas. I hit numer 9, Kasia Wrońska, inaczej Kate Wrońska, tutaj ubrana w piękną czerwoną suknię balową lub suknię na przyjęcie, na występ. Suknia ta już była pokazywana w jednym vlogu na samym początku. Suknia jest z jedwabiu, z żorżety jedwabnej, haftowana koralikami. Jest bardzo elegancka, w super modnym w tym sezonie, szczególnie właśnie w wersji wieczorowej kolorze jaskrawo-czerwonym. Zobaczcie Państwo tą samą sukienkę z tyłu. Jest dosyć rozebrana, pokazuje plecy, więc jest to bardzo elegancka wieczorowa suknia. I ostatni, 10. hit. Złoty look, złota suknia na, jak to mówi Kasia, Donatelle Versace. Zobaczcie Państwo, na zdjęciu Kasia ubrana jest w piękną, drapowaną sukienkę w kolorze takim złoto-srebrnym, ciemnozłotym. Suknia jest krótka i te drapowania powodują, że wygląda elegancko, ciekawie i tak przestrzennie, powiedziałabym, efekt 3D dodatkowy. Kasia tutaj prezentuje sukienkę w różnych ujęciach. Prócz koloru, który jest bardzo modny, złoty look będzie na topie, jak chodzi o suknie wieczorowe, to dodatkowo bardzo modne są drapowania w stylu greckim właśnie, więc tutaj mamy podwójnie modną kreację. Do sukienki Kasia ma złotą torebkę, która może się przemienić również w taką saszetkę na biodra oraz złote buciki w jednej wersji, w drugiej bardzo wysokie szpilki. Warto było doczekać do końca vloga, gdyż teraz ogłoszenie wyników konkursu. Właściwie były to dwa konkursy. Jeden konkurs dotyczył YouTube'a i tutaj mam dwóch zwycięzców. Pierwszy zwycięzca, Emilia, oczywiście poprawnie policzyła, ile razy padło słowo zestawienie oraz przysłała propozycję zrobienia własnych dodatków do stylizacji. Super pomysł, wykorzystam. Druga taka dodatkowa nagroda dla Mateusza, który zaproponował modę dla zwierząt. Będzie to trudniejsze do wykonania, jednak Mateusz otrzymuje dodatkową nagrodę. Myślę, że możemy spróbować kiedyś dla żartu właśnie zrobić przynajmniej jedną taką stylizację, na przykład dla piesków lub kotków. Kolejna nagroda z Facebooka, ze strony na Facebooku dla Marleny. Skontaktuję się i porozmawiamy na temat tej nagrody. Następna nagroda jest z grupy. Kamila otrzymuje nagrodę, również skontaktuje się poprzez grupę. Nagrody, tak jak mówiłam, są ekologiczne, będą to ekokosmetyki. Dziękuję za oglądanie mojego programu. Zapraszam na kolejne odcinki, a już w następnym odcinku zobaczymy najmodniejsze okrycia wierzchnie tej wiosny. Płaszcze, kurteczki oraz wszelkie inne okrycia. W kolejnym vlogu ogłoszę też następny konkurs. Oglądajcie. Pozdrawiam wszystkich Volkan. Live long and prosper. Pozdrowienia dla wszystkich moich uczniów. Aha. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu prześmierną ubrania wtedy. Ciutko. Styl w lat... W poprzednim vlogu żakiet... Jak Państwo zauważyli, ja troszkę okroju krynoliny. Aha.